Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 130 odcinku z serii Anno 2070 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy zajmować się zwiększeniem wydajności produkcji ropy naftowej, ponieważ z ową ropą mamy poważne problemy natury takiej, że tej ropy nie mamy. To jest bardzo niesmerfna wiadomość tutaj dla nas, bardzo jest to kiepska wręcz wiadomość i bardzo mnie ona tutaj smuci, że do czegoś takiego doszło, że właśnie ropy nie ma w moim państwie. Dlatego muszę czym prędzej coś tutaj w tej kwestii zdziałać. Raz, dwa, trzy, cztery, tutaj, i tutaj dokładnie tak. Ups, troszkę się za daleko odsunąłem. To jeszcze to będzie dawać mi jeszcze więcej miedzi. Konkretnie to jej nieograniczone ilości będzie mi to tutaj dawać. To mnie tutaj bardzo, bardzo, bardzo cieszy, że takie coś w ogóle powstało. No niestety nasze dochody na tym bardzo ucierpiały, ale mam nadzieję, że jakoś to tutaj będzie. Zobaczmy, jak teraz z tą ropą wygląda tutaj sytuacja. No wygląda kiepsko. Nie będę ukrywał, wygląda kiepsko, wręcz gównianie. Potrzebujemy więcej ropy. Więcej ropy! Jakby to powiedziała pewna przywódczyni państwa. Więcej ropy! Więcej! Dokładnie tak. A dlaczego? Ponieważ jeżeli nie mam dość dużo ropy, to tutaj będzie problem z tworzywami sztucznymi. Tak więc zaczynamy operację więcej ropy. Musimy dokładnie ustalić, na ile tej ropy mogę sobie pozwolić w obecnej sytuacji mojej finansowej. Jak się okazuje, na niezbyt wiele tej ropy mogę sobie pozwolić, niestety. Ojojojojojojojoj... Wygląda to bardzo źle. Bardzo źle to wygląda, powiem wam. Wygląda to wręcz tragicznie i gównianie, że tak się niekulturalnie wyrażę. Bo skądś tutaj ta ropa już jest pobierana? A, stąd. No, tutaj też to nie za dobrze wygląda. A tu? O, tutaj to... Co? Jedna placówka tylko? Schnella! Tu płynąć! Tu! Schnella! Schnella! Tu trzeba natychmiast zwiększyć wydobycie ropy. No, moi drodzy, tak nie może być. Toż to skandal i hańba, żeby tylko jedna marna platforma wiertnicza obsługiwała tak bogatą w ropę wyspę, tak? Szczególnie, że ja tutaj zaraz sobie wyprodukuję jeszcze tych sond ropy naftowej i zaraz sobie naprodukuję bardzo, 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 bardzo ropy naftowej. To mnie bardzo cieszy. Szczególnie, że widzę, że tutaj no, sytuacja naprawdę jest nieciekawa. Naprawdę tej ropy oczyszczonej brakuje. Do czego ona jest jeszcze zużywana? A, do produkcji karbonu jest oczywiście zużywana. No i do produkcji ropy nafty jest oczywiście zużywana. Powiem w tym, że ja nafty ani karbonu nie produkuję, tak? A mimo to jest kiepsko, tak? Mimo to jest źle, słabo, błe i fuj. No i to mnie tutaj bardzo niepokoi. To mi się bardzo nie podoba, moi drodzy. Musimy coś tutaj podziałać. Najlepiej będzie podziałać poprzez A. Dostawienie elektrowni. B. Dosztukowanie tu jeszcze jednej platformy. Poprzez C. Dostawienie jeszcze dwóch elektrowni. I poprzez D, dosztukowanie kolejnych
platform wiertniczych. Dokładnie tak. Aczkolwiek na ten jakże ambitny projekt będę potrzebował więcej narzędzi. Jak tu wygląda kwestia... O, i to mi się podoba. Jak widzimy, ryżu jest już dużo. Ryżu jest dużo. To mi się podoba. Bardzo mi się też podoba fakt, że ropa już tak nie wsiąka, tak? Że już ją przez jakiś czas nawet widzę w tym magazynie. To już jest coś. Gdyby tak jeszcze cały czas na bieżąco była dokładana, to już całkiem bym się cieszył. Bo wtedy wiedziałbym, że mogę wybudować kolejną rafinerię. Rafineria produkowałaby mi ropę oczyszczoną, co z kolei pozwalałoby mi tutaj radośnie zaspokajać zapotrzebowanie na produkcję właśnie tworzyw sztucznych, z którymi no, mamy tutaj ciągłe problemy i niedobory. Mamy ich bowiem 281 sztuk i nasz skład jest opróżniany niestety, 288 sztuk. 289, ale no to nie jest to, to nie jest to. To jest za wolne tempo produkcji, my musimy zwiększyć to tempo. Jak widzimy, ropa znowu została dowieziona i znowu błyskawicznie wsiąkła. Wsiąkła po prostu, zrobiła takie... I jej nie ma. Aha, bo tu jeszcze są rafinerie. O rany, ja kompletnie tych rafinerii nie zapomniałem o nich. Aha, dobra. No to okej, okay, to okej, okay, to jestem w stanie zrozumieć, tak, że tej ropy nie ma, że ona psiunka. O, znowu przybyła ropa i to teraz tak konkretnie jej przybyło, to mi się podoba. To mi się bardzo podoba, bo im więcej ropy, tym więcej jest też ropy oczyszczonej, a ropa oczyszczona będzie nam potrzebna do wielu, wielu rzeczy. Chwileczkę sobie posiedzimy na tym ekranie, konkretnie w tym miejscu, żebym ja widział, jak wygląda kwestia zaopatrzenia w tą ropę. Wygląda ona no miernie, jeśli mam być szczery. Ropa oczyszczona cały czas jest produkowana. Problem w tym, że to, co jest wyprodukowane na bieżąco, też jest zużywane, tak? I to jest kiepska wiadomość, to jest bardzo kiepska i słaba wiadomość. Tutaj, jak widzimy, też z ryżem są problemy, rany, jak on szybko spada. Ta jego ilość, co to się stało się? Proszę mi to natychmiast wyjaśnić. Proszę mi to wyjaśnić, co tutaj się stało. Dobra, ryżu trochę mamy, to mi się podoba. A jak wygląda kwestia ropy? Ponieważ w tym odcinku będziemy zajmowali się głównie ropą, która jest ważnym surowcem tutaj dla nas. No coś te moje statki tu handlują, tak? Coś tutaj dowożą i rozładowują cały czas, ale tak ogólnie widzę, że tutaj taki troszkę burdello mi się robi. Więc trzeba będzie to też przebudować trochę te nasze doki. Tylko jeszcze nie wiem, jak ja bym je chciał przebudować. Znaczy nie, no chyba mam już nawet pomysł. Jak ja bym to chciał przebudować? Kurczę, cały czas widzę, że ten ryż jest dokładany, a tej ropy jak nie było, tak nie ma. No i to nie jest najlepsza wiadomość. To jest wiadomość wręcz, no, dosyć zła. Że ja ciągle tej ropy nie widzę, tak? O, 45 sztuk ropy. To mi się bardzo podoba. W takich ilościach to ja bardzo chętnie bym widział ropę tutaj częściej dowożoną. Ponieważ dzięki temu cały czas produkcja byłaby utrzymywana na w miarę jakimś tutaj sensownym poziomie, ponieważ jak wiemy, w momencie kiedy produkcja zostaje zatrzymana, to spada ona do zera i potem potrzebuje jakiegoś czasu, żeby się rozpędzić. To jest wgrane na którymś patchu do Anno 2070, tego normalnie nie ma, tak? Normalnie jest tak, że jak surowca nie ma, i on w pewnym momencie jest dołożony, to ta produkcja wraca do takiego stanu, w jakim była przed brakiem surowca, czyli do 100%, tak? Instantowo wracała kiedyś do 100%. Teraz jest to zmienione i jeżeli właśnie produkcja zostanie wstrzymana z racji tego, że brakuje surowca, no to niestety, ale potem trzeba tą produkcję rozpędzać od nowa.
No i to jest akurat, z jednej strony jest to fajne, tak, bo jest to pewien element, no, realistyczny, tak, ale no, bo wiadomo, no, nie ma surowca, to się maszyny wyłącza, tak, potem surowiec dopłynie, no, ale maszyny muszą się rozgrzać i w ogóle. Więc no tak, z jednej strony jest to fajne, bo realistyczne, z drugiej strony już nie jest to takie fajne, bo, no... No powiedzmy szczerze, trochę to utrudnia rozgrywkę. Chociaż ja osobiście lubię trudne rozgrywki, ja nie lubię prostych gier. Dla mnie proste gry to jest strata czasu, gdybym chciał marnować czas, to siedziałbym właśnie nad jakąś prostą gierką, która nie wymaga za bardzo ode mnie myślenia. A nie nad takim Anno, które, no nie ukrywajmy, jest grą wymagającą. Anno bądź co bądź wymaga jednak tutaj od gracza... Ups. Myślenia. Ja już mam też pomysł tutaj, jak przebuduję to. Tutaj. Teraz tutaj. Tak. O tak. Tutaj i tutaj, o tak, tak. Jak widzimy, tą część mamy już ogarniętą i to tak dosyć konkretnie mamy ją ogarniętą, ponieważ tutaj teraz będą naprawdę duże ilości statków będą mogły być obsługiwane. Tutaj jeszcze chciałbym bardzo ten żuraw wkomponować jakoś. Tylko jeszcze nie wiem, jak bym go tu chciał... O, 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 o. Tutaj... A ten tutaj chcę wkomponować. O, tak, to będą, to będzie nowy port tutaj w hubie. Taka, no, no naprawdę coś dużego, tak? Naprawdę coś pokaźnego. Tutaj może ten terminal chcę wyburzyć. Dlaczego? Ponieważ kolejny terminal ma być tutaj i to będzie raz, ale to tutaj chyba trzeba będzie wywalić. Nie, tu jest ok, tu jest ok. Tutaj. Tutaj trzeba te dwa terminale wypieprzyć stąd, bo są niepotrzebne. Wydupczmy to. Że tak niecenzuralnie się wyrażę, na chuj mi to. A na co to komu? A komu to potrzebne? Teraz wstawimy ten terminal. Wstawimy tutaj. O, halo, proszę mi go obrócić. Kurde, no nie tak. O. Jeden. I drugi. O, tak, o, tak. I teraz tutaj jeszcze. Musimy to porównać, czy jest równo, tak. Tak, porównać, czy jest równo. No rzeczywiście, brawo, Rychu. Brawo, ukulałeś zajebiste zdanie po prostu. I widzimy, że nie jest równo. Widzimy, że jest krzywo, bo trzeba wydłużyć dotąd. Dokładnie tak. O, to mi się podoba. Nowy port w hubie, który, jak widzimy, już może obsługiwać większą ilość statków. No, to jest fajna wiadomość. I co jest najfajniejsze, ryżu mamy pełno i wskaźnik pokazujący nam tutaj tworzywa sztuczne również wskazuje, że ich przybywa. To mnie cieszy. Jak tutaj? No, tutaj jest całkiem dobrze. Tu jest całkiem fajnie. Tu mi się podoba. Tutaj jest tak kiepsko, ale to jeszcze ogarniemy. Tego szampana trzeba więcej. Problem w tym, że żebym miał więcej szampana, potrzebuję więcej prądu. No i tutaj trzeba będzie coś w tej kwestii zdziałać. To, dobra, to jeszcze pomyślę. Chwila, teraz tutaj, tak żeby tu było z tym równo. O, tak. Tu jest bardzo fajnie.
Mamy nowy port w hubie. I to taki dosyć zacny port, nie da się ukryć. Dobra, musimy się teraz zająć tutaj zwiększeniem ilości naszego jakże istotnego surowca, czyli ropy naftowej, której mamy troszeczkę za mało. Tak więc jedna ropa i druga ropa. Fantastycznie. Fantastycznie, to jest to. To jest to, co ja lubię najbardziej, czyli dużo wszelkiego typu surowców. Ponieważ surowce to Anno podstawa. No, bez surowców to sobie długo w Anno niestety, ale nie pogracie. Dlatego, no jeżeli zabieracie się za Anno, to pamiętajcie o tym, żeby właśnie mieć lepiej te surowce. No inaczej możecie mieć tutaj problemy natury ekonomicznej, że tak powiem. Tutaj jeszcze mamy... O, tak. Mhm. Tutaj, o, tutaj bardzo chciał. O, tak, tak, tak. Tu. Tu. I czy tutaj jest coś takiego, co daje mi żelazo? Nie. No. A nie, jest. Jest takie coś. A więc takie jedno coś jeszcze, to sobie tutaj wstawimy. O, dokładnie tak. Dokładnie tak, moi drodzy. Tutaj to wstawimy, tutaj to zabudujemy. Teraz już z ropą nie powinno być problemu. Niestety nasze finanse bardzo, bardzo to odczuły i to mi się niestety nie podoba, że moje finanse tak dostały po dupie tutaj w wyniku moich działań, ale mam nadzieję, że przynajmniej ropy będzie trochę więcej. Wracamy zatem do huba. O! Jak widzimy, nie ma już tych czerwonych pytajników tutaj nad fabryką tworzyw sztucznych. Wow! No i widzimy, że ropy nareszcie zaczyna przybywać. I to jest akurat bardzo fajna rzecz. To mnie akurat bardzo, bardzo tutaj cieszy, tak? Alkohol, właśnie. Gdzie alkohol jest ogarniany? Proszę mi to ustalić. Alkohol płynie z Wenery. Mhm. No dobrze. Konkretnie z dostawcy 9 płynie alkohol. No dobrze, dobrze. Mogę to tutaj zrozumieć, tak? Po prostu ten system, który stworzyłem, jest już tak zawiły, że ja się sam czasami zaczynam powoli już gubić w kolejnych warstwach, które są na siebie nałożone, ponieważ jak widzicie, każdy, kto w tym momencie zacząłby oglądać Anno, popatrzyłby, rany, jaki on ma tu chaos, te statki we wszystkie strony pływają, jak on to ogarnia, niemożliwe, tak? No nie, no ja to ogarniam dlatego, że ja ten system stworzyłem, ja go wymyśliłem, zacznijmy od tego. Ja cały ten system, który tutaj istnieje, wymyśliłem właśnie. To wszystko jest moje autorskie dzieło. No co my tutaj mamy? Narzędzie zarządzania ładownią. Oprogramowanie... A nie... Aha, i oprogramowanie sterowania silnikiem. Okej, okej, to mi się podoba. Budujemy kontenerowiec. Na szczęście mamy jeszcze bardzo, bardzo, bardzo duże limity. Dobra, pierwsze zaopatrzenie, aha, to są towary, a drugie zaopatrzenie dopiero to jest materiały budowlane. Okej, czyli nowy szlak handlowy, zaopatrzenie 9. Mhm. I to będzie pływało z huba do habitatu. Mhm. Hamburgery, tworzywa. Dobra, no myślę, że będę w stanie to ogarnąć, tak? To, to. 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 I to. Mhm. I w habitacie będzie wyładowywane. Co następuje? Tego szampana trzeba będzie więcej zacząć produkować. Dobra. Na razie tak to zostawimy. I teraz bierzemy się za wytwórnię szampana, tak?
Proszę o zbliżenie. Tutaj chyba się szampan. Nie, tutaj jest doskonałe jedzenie produkowane. No dobra, mniejsza. Szampan. Będzie szampańska zabawa. Ho, ho, ho. Rakowe żarty wracają! Jupijej! Dobra. Teraz będziemy mieli niedobory energetyczne. Dokładnie tak. Ciulnęło nam niedoborem energetycznym, więc bierzemy, budujemy sobie taki generator. Sabotaż. Sabotaż niestety. Inefficient trading rate. No goods available. Warning. Production. No ciulło mi sabotażem, że tak powiem. A miało być tak pięknie. Vehicle completed. Dobra. Walniemy jednego tam, drugiego tu, jak będę miał szkło. Dokładnie tak. Będziemy mieli dwa takie fajne generatory jeszcze prądu w pobliżu, które będą dawały nam dodatkową energię, która z kolei będzie potrzebna do tego, aby więcej szampana produkować. Dobra, mamy już 62 i to będzie zaopatrzeniowiec 9. A kurczę, źle to coś napisałem. Dobra, teraz dobrze. Płyniemy po surowce. Znaczy się po ulepszenia. Po ulepszenia, nie po surowce, sorka. Pomyliło mi się. Źle powiedziałem. I zaraz będziemy pływali po surowce. Do habitatu. Wow, jak to wygląda! Not now. Jak to się rozwija, moi drodzy. I tutaj ropa płynie z nurka 1. To mi się też bardzo podoba, że tutaj tyle tej ropy nagle zaczęło się pojawiać. To jest dobra wiadomość. Kiedy ropy jest dużo, wszyscy są szczęśliwi. Bo kiedy ropy jest dużo, to jest też dużo przetworzonej ropy. A kiedy jest dużo przetworzonej ropy, to jest też dużo surowców z tworzyw sztucznych. Dobra. Przedmioty. Przedmioty powiedziałem. Oprogramowanie, narzędzie, doskonale. I wrzucamy to w zaopatrzenie 9. Gdzie jest zaopatrzeniowiec 9? O rany. Troszkę mi się długa lista tych stawków zrobiła. Teraz to będziemy tutaj też jakoś opanowywać. A jak widzimy tam w przeznaczeniu ciągle skupują te nowe... te winogrona jeszcze. Tutaj teraz płyniemy do habitatu, żeby pobrać surowce dla tego jakże zacnego miasta, jakby nie patrzeć dla stolicy tajkunów. O, tutaj już szampan się produkuje, szampan się chłodzi, to fajnie, to fajnie. Zaraz tam będziemy płynąć, mając niemalże pełne magazyny. Szampan został pobrany, więc my płyniemy z nim teraz. Tutaj szampan jest już też produkowany w kolejnych zakładach. Aczkolwiek tych zakładów mamy trochę mało. Trzeba będzie mieć ich więcej. Ale dobra, na razie tutaj płyną. Tutaj tymczasem wybudujemy kolejny kontenerowiec. Ja bym bardzo chciał... Wiecie co ja bym bardzo chciał? Oprogramowanie na przykład bardzo bym chciał. Aczkolwiek oprogramowanie akurat już mam, ale zawsze przyda się go więcej. Tutaj zobaczmy jeszcze coś w arce, muszę coś sprawdzić. A, jeszcze coś tu mam do sprzedania. Dobra. Avitus. Avitusie. Patrz no tutaj. Który to jest szlak handlowy? Dobrze. Avitusie. O! Oh. Dobra. Gdzie jest mój zacny Avitus? Jest. Avitusie, zapraszam cię tu.
Zapraszam cię tutaj. Zaraz będziesz miał niestety bardzo nieprzyjemne spotkanie z prasą. Great to see you. Hey, a person can so, what's o, for something dokładnie tego potrzebowałem. Kolejne narzędzie zarządzania ładownią. Doskonale. Fair deal. Avitusie, czy już dopłynąłeś? Nie, Avitus jeszcze nie dopłynął, a bardzo by mnie cieszyło, gdyby ruszył tutaj jednak swoją rufę, tak, i wpłynął tam, gdzie ma płynąć. Aczkolwiek, jak widzimy, jest to jednostka dosyć powolna, ponieważ on nie ma tych wszystkich ulepszeń, które tutaj wpływają tak zacnie na szybkość. Dobra. Registering new vehicle. Jak widzimy, tutaj moi poddani są szczęśliwi. Inefficient trading rate. No goods available. Zaopatrzenie 2. Zaraz trzeba to będzie ustalić. Zaopatrzenie 2. Dostawy. Ujujujujujuj, to mi się nie podoba. Aha. Dobra, zaopatrzenie 2 nie dostarcza żadnego surowca, bo tu już jest pełno. Dobrze, dobrze. Avitusie? Jeszcze musisz troszkę się załadować. O, jak to tutaj nagle zaczęło dziwnie wyglądać. Bardzo dziwnie to wygląda, ale poczekamy, aż będzie tutaj... O, jak widzimy, w tym momencie, kiedy z Avitusa wyładowałem. Nie! Gdzie to jest? Gdzie to wpadło? Nie! Nie! Co on zrobił? Znaczy, co ja zrobiłem, ale znaczy, co ja jemu kazałem zrobić. Nie! Tu jest, tu jest. Proszę tutaj po to płynąć. Jak widzimy... Zwykła ropa jest właśnie przetwarzana na ropę oczyszczoną. To jest fantastyczna wiadomość. Szczególnie, że z owej ropy oczyszczonej mają być produkowane... wysoka przestępczość w habitacie. Proszę mi to ustalić dokładnie gdzie. Czy to jest w zasięgu jakiegoś komisariatu? Chyba tak. Tak, to jest w zasięgu komisariatu. Bardzo dobrze, bardzo zacnie, to mnie cieszy. Dobra, my wracamy jednakowoż tutaj w pobliże Avitusa, któremu nierozważnie... gdzie to jest? Nie, zdrada się stała. No, podnieś to, ziom. Podnieś to. No facet, nie rób jaj, podnieś to, tak? No facet, no co ty mnie tu chuja robisz? Czy ja muszę aż po Sequesta... Chodź no tu Sequest. Teraz płyń tutaj, bo ja zaraz nerwowo nie wyrobię. Pozbieraj no to. A tutaj będzie zaopatrzenie 10. Dobrze, ale to zaopatrzenie będzie trochę inne, ponieważ tutaj będzie narzędzie... Moduły, narzędzia, płyty, stal, alkohol. A więc... Moduły... Narzędzia... No albo nie, trochę mniej, o, w ten sposób. Halo? Halo, do... Pynędzy? No. Tak.
Rising crime rate registered. Tak. I tak. Mhm. To jest to. To jest to, moi drodzy. Ups. Nie to mi się klikło. Tak. O, tak, 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 tak. Co? Warum? Dobra. Teraz jest ok. Dobra, no tutaj widzę, ten przynajmniej to ogarnął. O, i nawet udało mu się to wrzucić na pokład. Do magazynu. No, to już jest coś, to już jest coś. Zaopatrzeniowiec 10. Mhm. I zaopatrzeniowiec 10 płynie teraz tutaj, gdzie pobierze sobie swoje ulepszenia, Avitus. Proszę tutaj załadować na pokład. Co, nie da rady? No chyba nie da rady, więc płyniemy to sprzedać. Jak tu wygląda kwestia surowców? No, wygląda to teraz, wygląda to dobrze. To mi się podoba, ponieważ ropy mamy dość i przybywa też ropy oczyszczonej. To mi się podoba. Jak to tutaj wygląda? Tutaj też wygląda to dobrze. Mhm, tutaj też jest dobrze. Teraz tak. Ty tutaj, gościu, chodź. No, gdzie jest to narzędzie? Jest narzędzie. Oprogramowanie. Mhm. I to wrzucamy tutaj w zaopatrzeniowca 10. Świetnie. I tu było coś takiego jeszcze jak szlak handlowy 30. Mhm. Namierzyć proszę mi stateczek Altair 2. On powinien być tutaj i on dokładnie tutaj jest. Czy tutaj ten zaopatrzeniowiec pobrał alkohol? W teorii pobrał, w praktyce nie. Więc trzeba z tym coś tu zrobić. Dlaczego w teorii pobrał, w praktyce nie? Z prostego powodu, gdyż na razie jest tu pełno, tak? Na razie na pokładzie tamtego statku jest pełno, a surowiec dopiero jest pobierany i dopiero jest dowożony do habitatu. Mhm. Tu mamy 38 tego szampana, a tutaj... A, tu mamy go pełno. Tutaj jest dobrze. Tu się nie musimy przejmować. Tutaj natomiast zobaczmy, jak tu moi poddani. Wow, moi poddani się cieszą. Moi poddani się cieszą. Jak moi poddani się cieszą, to ja też się cieszę. Szczególnie, że wtedy mogę zrobić coś takiego, jak zablokować im prawo awansu. Tylko czy ja na pewno chcę to robić? O, to jest dobre pytanie. Tym już nie. Tym mogę zostawić takie podatki. Cicho. Tutaj zablokujemy prawa awansu i obniżymy im podatki. Oni teraz powinni być albo tak szczęśliwi, że będzie ich więcej. Bo chcieli przyjść na ten wyższy poziom. Ten wyższy poziom jest dla mnie tutaj dosyć istotny. Pytanie, czy oni będą chcieli przyjść na ten poziom. No to jest pytanie. Bo mi by bardzo na tym zależało, żeby oni właśnie przeszli na ten wyższy poziom, przynajmniej tutaj w tym sektorze jeszcze. Tutaj mógłbym wtedy ulepszyć te domki, te cztery domki i tutaj ten jeden domek. I to by było naprawdę wtedy fajnie. Wtedy mój sen o habitacie zacząłby się spełniać. Powiem tym, że chyba do tego nie dojdzie. No to mnie niestety zasmuca.
Zasmuca mnie to tutaj no niepomiernie. Ale tutaj na przykład mógłbym wstawić jeden komisariat. O, jeden byłby tu. Drugi tu. A, kiepsko, kiepsko. Dobra, nad tym będziemy myśleć w następnych odcinkach. Tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie, żeby polecić kanał swoim znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. Ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z Anno 2070, gdzie będziemy zajmowali się już głównie tutaj rozbudową właśnie habitatu, który stanie się nową stolicą tajkunów, tak? Będzie to nowa stolica tej frakcji. I postaramy się uczynić z, tutaj właśnie z habitatu takie wzorowe miasto tajkunów. Tak więc to już będzie prawdopodobnie w następnym odcinku, tak więc wyczekujcie tego odcinka, on się na pewno ukaże regularnie. Ja wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek, dzięki, że wytrzymaliście aż 35 minut, ponieważ był on trochę dłuższy niż planowałem. No i na razie.